Dzisiaj ładuję nasienie na siew. Mam załadowanych już 14 ton Big Bagów, tu jest tona 250, a zaraz będzie następna tona 250 i 500 kilo luzem w workach, także będę wiózł dzisiaj 17 ton tego nasienia. Taka robota w tym tygodniu się zapowiada na cały tydzień, niestety albo istety. Niby 2 na plusie stopnie, ale taka wichura. Bardzo nic nie nagrywałem na załadunku, bo nie dość, że ludzie się kręcili, to i ręce jak grabie. Przymarzłem zdrowo. 2 godziny mi się zeszło z tym załadunkiem. Mam załadowane 14 ton tego nasienia w Big Bagach, 28 worków. Dwie palety po workach takich małych, no i luzem resztę, tam chyba 500 kilo. Także wszystkiego mam dzisiaj coś koło 17 ton. No i taki plan jest na dziś, że lecę sobie na spokojnie pod Lubaczów, tam mam pierwszy punkt zrzutu 3 tony, no i drugi punkt Dębno. Także dzisiaj powinienem to zrzucić. No i chyba będzie fajrant. Wrócę w stronę domu. Nie wiem, co będzie, jaki plan, bo miałem 3 dni wozić te nasienie. Czy to będzie 3 dni, czy tydzień? Tydzień. Nic nie wiadomo na tą chwilę, bo i pogoda nie sprzyja. W tych wszystkich gospodarstwach teraz większość ludzi ma urlopy, odbiera to, co wypracowało wiosną, latem, jesienią. Nawet i tutaj rozmawiałem z tymi chłopakami, którzy mnie ładowali, oni są na urlopie do jeszcze tam końca chyba miesiąca, no bo ich urlopy wypadają zawsze w zimie, no bo w sezonie nie są w stanie. No nie dostaną urlopu po prostu, nie? Się zaczyna wiosenna orka, siewy, później żniwa, jakieś opryski, nie opryski, to nikt im nie pozwoli wziąć na dłużej urlopu. No i tak to wygląda. Chrubieszów na horyzoncie, po prawej, po lewej stronie. To już możecie znać to miejsce, tu się ładuje czasami słonecznikiem, bądź jakimiś wysłodkami, węglem. Czyli pryzmat. Pierwszy punkt zdejmuję, ale jest taka pizgawica. 2 na plusie, pada śnieg z deszczem. Normalnie cały się to lepie z tego zimna. Mam dosyć cienką kurtkę i nie wziąłem sobie kamizelki z domu po praniu. Masakra. Armagedon. Nie wspomnę o tym wietrze, który szaleje jak durny. Szczerze mówiąc, to jakbym nie musiał, to bym dzisiaj nie wysiadał z samochodu albo nie wychodził. Dobra, teraz zasuwam do Dębna. Jest taki lód na dworze, zaraz zobaczymy, ile to kilometrów. 50 stąd, dobra, to niech będzie 53 dokładnie mam do drugiego rozładunku. Jaką to drogą polecimy? Jakąś wojewódzką? No nie ma wyjścia.
8, 6, 7. Dawno tutaj nie jechałem, także się przejadę. W parę miesięcy minęło. Ale sprawny rozładuneczek, szybciutko, bo 20 worków, przepraszam, 10 worków zrzucili ręcznie, moment, we dwóch i trzeci operator. I oprócz tego te dwie palety to też miał ładowarkę przy traktorze i bezproblemowo poszło. Zdjęli mi 3 tony z tyłu, z samego tyłu naczepy, powiem. Jest różnica w prowadzeniu. Mam tak jakby chyba przeciążoną ośkę napędową, bo no strasznie buja. Strasznie. Tył przyczepy chodzi, a tutaj ośka nie daje rady. Nie patrzyłem na wagę, czy mocno przeładowane, czy nie, ale takie wrażenie mam, że coś jest nie tak. Jakby nie patrzeć, 3 tony to już jest ładunek, który odciążał. Z samego tyłu zdjęty. No i taka to robota w tych kółeczkach wokół komina. Nie podoba mi się to, a zwłaszcza te warunki, które są za szybą. Mam nadzieję, że szybko to załatwię, ten temat. Nie będę musiał jeździć cały tydzień z tymi bigbagami, ale to jest ponad 200 ton do wywiezienia. Z tego co mówił ten chłop, co mnie ładował, że no, prawie 200, 190 parę ton. Nie dość, że drogi słabe tutaj w tej okolicy, to i jeszcze pogoda nie sprzyja. No i zobaczymy, co będzie, to będzie. Praca jest jaka jest, nikt jej nie zmieni w tym momencie. Musimy wywieźć te zianko, nasienie, żebyśmy mieli co później po żniwach wozić. Bo ten towar, tą produkcję, którą pojawi się po żniwach, będziemy wywozić od nich, także taki kompromis. Godzisz się na to, bo wiesz, że z tego odniesiesz kiedyś korzyść. Nie ma to jak rozładunek podczas śnieżycy. Słuchajcie, jak skończyliśmy zrzucać big bagi, to przestało padać. Masakra. W butach mokro. Głowa mokra, plecy mokre. Masakra. Nie pisałem się na takie coś, ale nie miałem wyjścia. Także dziękuję, do widzenia. Zobaczymy się koło września, października. Nie, ja tu wdem, nie startowałem, także ci nie pomogę, co tam dalej. No dzięki, spokojnej drogi. Słuchajcie, słuchajcie, mam jeszcze wieści. Dzisiaj mam załadunek koło 17. 146 mam do celu. Wracam, ładuję znowu big bagi. Także jutro mają mniej roboty. Ale paskudnie się zrobiło, popadało. Teraz 0 stopni, minus 1 wskakuje, także będzie ślizgaweczka. A wieczorem to na pewno. Nic, spokojnie. Powiedziałem, że będę na 17. Także 145 km, 2,5 godziny. Powinien dać radę, jak tam się nic nie wypali. Jakiegoś dziwnego. Dobrze, bo będę być może dzisiaj w nocy nocował w domu. Bo mamy rozładunek koło hełma, także chyba zjadę, dołożę tam parę kilometrów. No parę z 50 wszędzie dołożyć, ale nie będę nocował w samochodzie, bo jaki to sens ma nocować koło domu.
rozładować mnie już dzisiaj nikt nie rozładuje, bo będę gdzieś koło 19. Druga sprawa, że do 19.30 mam czas na 15 godzin czasu pracy. No jak wyjdzie, zobaczymy, bo troszkę się uspokoił wiatr, jak przeszła ta śnieżyca i ucichło. Jest tak jakby cieplej, mimo że jest zimniej. Rozumiecie, nie? Na zegarze zimniej, ale cieplej. Odczuwalna jest lepsza. Tylko że ja jadę w tamtą stronę, gdzie poszły te chmury. Wszystkie najgorsze. A z tej strony o wiele lepiej już niebo wygląda. Aczkolwiek nic przyjemnego. Dobra. Nie mamy tu pierwszeństwa, nie widzę nikogo. Na horyzoncie to śmigamy. No akurat osobówka wyjechała. Ale ze osobówką to damy radę. Ciężarówki tu się nie mijają, trzeba lusterka składać pewnie. Tak się w tym sezonie zimowym składa, że mamy tydzień mrozów po 10 stopni i tydzień 10 stopni na plusie. Tamte chmury zapowiadają kolejne, myślę, jakieś opady śniegu, a do tego mróz. Tak jest wstrętnie jak mało kiedy. Łapy mi popuchły z tego zimna. To są uroki czasami właśnie takich dziwnych ładunków. Zdecydowanie wolałbym cement, a nie takie zabawy. No ale to, co ja bym wolał, to jest mało ważne, bo trzeba robić to, co za 700 metrów zlecą mi. Drugi zjazd. Droga wojewódzka 865. Zaraz wam pokażę ciekawostkę przyrodniczą. No stan tej drogi pozostawia wiele do życzenia. To jest pierwsze primo, ale ktoś wpadł na bardzo fajny pomysł i wymyślił sobie, zobaczcie, znak po prawej stronie. Żeby to były góry, żeby to było jakieś mocne wzniesienie. A tu jest droga jak każda inna i wzniesienie jak każda inna. Co miał poeta na myśli? Jak myślicie, dajcie znać, piszcie tam. Tak jak widzicie, jest tu takie o większe wzniesienie. No ale że to na łańcuchy? Nie powiedziałbym. Troszkę się wypogodziło. Troszkę przyjemniej się jedzie, bo jest jaśniej, ale śniegu tu nieźle nasypało. Przecież jechałem w tamtą stronę. Zero śniegu, to deszcz padał. Nie wiem, czy widzieliście, tam przez drzewa się przebijał księżyc. Pełnia taka duża. No teraz może nad drzewami będzie widać klimatycznie, ale niestety jest minus jeden i dosyć ślisko. Tempomat jak się włączy, to co chwilę trakcja chodzi, także trzeba troszkę pobawić się nogą. No i to jest te całe wzniesienie, na które żeby wjechać, trzeba mieć łańcuchy, jeżeli pada śnieg.
jeżeli jest pokrywa, jest niepokryta śniegiem. Czy to jakikolwiek sens ma i logika tego, tym bardziej, że tu nie ma alternatywnej drogi dla samochodów ciężarowych. A znaki, które tutaj mówię o tym, że będzie taki nakaz, to jest kilometr 700 wcześniej i chcąc uciekać, to się wjeżdża na 8 ton. Także absurdów nie brakuje, a wręcz jeszcze produkują nowe. I z tej strony też wzniesienie dosyć spore. Ale no, żeby zaraz nakazywać. Teraz pytanie, będzie stał pan ten milicjant, zatrzyma cię i zapyta się, czy masz łańcuchy. Nie masz łańcuchów, co? Mandat. Zgodnie z taryfikatorem po nowym roku może boleć. Godzina 23. O tej porze miałem być już w domu, a ja dopiero jadę na załadunek. Niestety warunki atmosferyczne nie pozwoliły jechać i stałem pod górą przed Tyszowcami. Nie wjechałem, nie dałem rady, czekałem na piaskarkę. Posypała, ale i tak nie mogłem dalej jechać, bo zatrzymałem się na tej górce ręczny. Wysiadam z samochodu, a samochód sam zjeżdża w dół. Było kiepsko, no i tylnym kołem napędem jechałem w pobocze dosyć miękkie, no i nie dałem rady wyjechać. Dopiero mnóstwo telefonów, mnóstwo życzliwych ludzi i kapitan, czy jak tam się mówi, straży pożarnej tu w Łuszczowie i jego kolega, też kapitan czy komendant, o, komendant jednostki w Tyszowcach i Płaszczowie przyprowadzili John Deere'a takiego 180 koni, no i ruszyłem. Także 3 godziny tam odstałem. Niestety spadł śnieg z deszczem na minus 1. Tutaj jest w miarę fajnie, bo tu nawet nie widać, że śnieg gdzieś leży. Tam normalnie wszędzie biało było, tak jakiś taki kawałek z 10 km do dupy. No nic, wrócę rano. Szkoda, bo nocka w domu byłaby fajniejsza, ale mam przygodę kolejną zaliczoną. Załadowałem to, co miałem załadować wczoraj wieczorem i jadę na zrzutkę. Aczkolwiek zrzutki raczej dzisiaj nie będzie, bo mają zepsutą ładowarkę i są marne szanse, że ktoś ją zrobi dzisiaj. Także nie wiem, czy zjadę na bazę, czy zostawię samochód, ktoś po mnie przyjedzie. Nie mam pojęcia, jak to będzie. Takie cyrki. Ten początek roku jest bardzo fajny, wymarzony. Lepiej nie trzeba było. Tamten tydzień, ten tydzień. Jest Armagedon. Na dworze po prostu nie da się stać 2-3 minuty i człowiek odpada. Mam nadzieję, małą nadzieję. Ładowarkę swoją mają zepsutą, ale ktoś ma przyjechać mnie rozładować, także nie będę musiał czekać, bo ich ładowarka miała być dopiero po południu, bo jest w serwisie. Także może się uda. Oby, oby.
był dosyć tych kurde przygód jakże pozytywnych w tym roku już. Pracuję, nie wiem, z 5-6 dzień, a takie cyry, że przez cały rok nieraz taki nie. Udało się, udało. Przynajmniej tyle. Pożyczyli ładowarkę od sąsiada i zrzuciliśmy. Mamy 11:40. Czekam jeszcze, co ja będę dalej robił. Czy jadę się ładować, czy dzisiaj wolne. W każdym bądź razie tak wygląda praca w koło komina, że kilometry zrobiłem 500 niecałe, 470, a zajęło to 2 dni. Więcej tego skakania, załadunków, rozładunków. No jeszcze wczoraj te 3 godziny mi zeszło na staniu i czekaniu, aż ktoś mnie wyciągnie pod tą górkę. No i co? Takie te kruciaki są. To jest nie moja rzeczywistość. Nie lubię takiej pracy, bo wolę wsiąść, pojechać gdzieś dalej i nie mątać się. Może kiedyś koło komina pokręcę się, no ale wolę tak systematycznie to gdzieś dłuższe trasy jeździć, także no tak kończę ten odcinek, bo nie wiem, co będę robił, a zresztą jeżeli będę tu się kręcił dookoła, to nie ma to najmniejszego sensu, nagrać nic nie idzie, bo jest taka pogoda zimna, że po prostu ręce mam, palce dwa razy większe niż powinienem mieć, wszystko napuchnięte od tego zimna. Niby praktycznie nic się nie robi, ale samo stanie na dworze i pilnowanie ludzi, którzy ładują i zdejmują, też daje w kość. Wczoraj to wymarłem przez to czekanie 3 godziny, bo to trochę próbowałem podsypać piachem. Tam takie kubki były z piachem, z solą, ale nic to nie dało. Tak to wygląda. Teraz jest na plusie 1, troszkę rozpuściło to. Tylko wiatr ustał. O, mam telefon, także kończę. Bo wracam do tematu po telefonie. Dostałem telefon, że mam wracać na bazę. Także na dzisiaj sobie dajemy spokój, bo jest 12. I zjadę będzie przed 1. A co wyjdzie, to wyjdzie. Nie ma ciśnienia, bo idą złe warunki atmosferyczne. A poza tym jest jakiś przestój, jak to w styczniu. Nie ma co się napinać za bardzo, żeby stać tak jak wczoraj, gdzieś pod każdą pierwszą, lepszą górkę. Także taki to był mini vlog z mega przygodami dla mnie, bo dla was może trochę mniej. Nie nagrałem nic wczoraj z tego, bo nie miałem zdrowia już, powiem wam szczerze, żeby się szarpać i walczyć.